Cześć, tu Pan Belfer. Najlepszy YouTuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród YouTuberów. Witaj na kolejnej lekcji chemii. Będzie mi miło, jeśli zostawisz suba i wdusisz dzwoneczek. A jeśli to wideo będzie dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę i jakiś miły komentarz. No to zaczynamy! No to witaj na kolejnej lekcji chemii. W tym odcinku, w tej lekcji, dowiesz się, jakimi związkami chemicznymi są hydraty. No, zgodnie z tym rysunkiem, który tutaj jest na dole, pamiętajcie, że hydraty, a nie hydranty. Hydrant to to strażackie, co jest tam gdzieś na drodze, tak? gdzie się podłącza wąż strażacki, a hydraty to związki. W chemii organicznej. Co to są hydraty? Jak poprawnie tworzyć nazwy hydratów i ich wzory sumaryczne? Co dzieje się z hydratami podczas ogrzewania oraz co wspólnego ma gips z hydratami? No to jedziemy. No, to jest w ogóle ostatnia, ostatnia lekcja z chemii organicznej w tym świecie. Tak musimy się ścisnąć, będzie już wszystko za nami. Po pierwsze, definicja. Hydraty to sole. Czyli już było, co to są sole, sole to metal i reszta kwasowa, ale to nietypowe sole, tylko takie, które zawierają w sieci krystalicznej. Cząsteczki wody, wodę w hydratach nazywamy wodą krystalizacyjną. No i teraz właśnie zobaczcie, co my tutaj mamy przed nami. Na dole zrobiłem wam taką grafikę, która przedstawia gips, jaką wygląda, gdybyście go sobie chwycili, tak, jako kamyczek, ale gdybyśmy mieli okazję zobaczyć jego kryształ, pamiętajcie, że sole są substancjami obodowy czyli krystalicznej, itd, i tak dalej. W związku z tym akurat w przypadku hydratów jest tak, że to są tego rodzaju solek, które gdzieś w tej sieci krystalicznej mają uwięzione cząsteczki wody. I teraz zwróćcie uwagę na tutaj ten zapis. Te, te cząsteczki wody widać o, na przykład tutaj, H2O, o, gdzieś tam w środku jeszcze możecie sobie znaleźć tutaj na przykład uwięzione itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Właśnie przez to one mają swoje specypi, specyficzne wzory z tym razy 2 h 2 czy też tą kropką oznacza się właśnie uwięzioną w danej sieci krystalicznej liczbę cząsteczek wody, tak? Więc zapamiętajcie, hydraty to są sole po prostu, które zawierają wodę krystalizacyjną. No dobrze, to jedziemy dalej. Skoro już wiecie, co to są hydraty, to jak poprawnie tworzyć nazwy hydratów i ich wzory sumaryczne? Macie dwa przykłady. Sól bezwodna nazywa się siarczan 6 wapnia, CASO4, Ok, nie ma wody w sobie, to nie jest hydrat. A z kolei hydrat, to co tutaj z boku widzicie, to jest siarczan 6 wapnia, woda 1,2. Co ciekawe, skąd się bierze ten napis, bo to jest normalny siarczan 6 wapnia, czyli CASO4, początek jest taki sam, ale po tym myślniku, zobaczcie, woda, otwieramy nawias, 1. Kreska, dwa. To oznacza, że na ile cząsteczek tej, tej, tej naszej jakby soli, w sumie po porcji, bo to nawet nie możemy tutaj mówić o cząsteczkach, dajcie to są wzory, substancje krystaliczne budowy jonowej, to na ile porcji tego naszego CaSO4 przypada, ile porcji wody. Czyli widzimy, że z przodu nie ma żadnej cyfry, czy jedna tak zwana porcja yy, i na tą jedną porcję przypadają dwie porcje wody. Jeden, woda 1 do 2, tak to czytamy. Siarczan 6 wapnia, woda 1 do dwóch. tak byśmy czytali tę nazwę. Okay? No teraz przećwiczmy sobie na konkretnych przykładach zostawię sobie jeszcze to, ten ogólny zapis tutaj nasz. Zobaczcie zadanie podaj nazwę hydratu o wzorze sumarycznym CaCl2 razy 6H2O. Po pierwsze trzeba znać nazwę tej głównej soli po prostu tak CaCl2 no czyli to jest chlorek tak bo widzimy chlor czyli chlorek. Chlorek Ca czyli wapnia chlorek wapnia. I teraz ponieważ mamy ten dodatek razy 6 h 2 to piszemy myślnik woda. No właśnie, i teraz co mam wpisać w nawiasie? Jak widzicie, przed CaCl2 nie ma żadnej liczby, czyli jest 1, 1, ale widzicie, że jest aż 6 cząsteczek wody, czyli 1 do 6. Czyli nazywa się ona chlorek wapnia, woda 1 do 6. OK? Tak to zapisujemy. Jedynka wzięła się stąd, że tu nic nie ma, a szóstka wzięła się stąd, że tutaj jest 6. Po prostu to stąd się wzięło. I Pamiętajcie o tym myśniku i napisaniu słowa woda, bo w ten sposób tworzymy hydraty. Czyli sole uwodnione, które zawierają w sobie właśnie wodę. Podaj nazwę hydratu o wzorze sumarycznym 2 CASO4 razy H2O. Znowu, co to jest CASO4? Musimy wyjść od założenia. CASO4 to jest siarczan 6. Siarczan. Czan 6 wapnia. Ok. No i teraz uwaga. Myślnik. Bo widzimy, że to jest hydrat, więc musimy wpisać woda. I teraz, no właśnie, 2 do 1. Skąd dwójka? Stąd, że tu widzicie, że na dwie porcje przypada jedna porcja wody. Stąd to się bierze, tak? 2 do 1. I teraz następne zadanie, to jest trochę odwrotna zabawa, czyli my musimy, słuchajcie, napisać wzór sumaryczny hydratu, który nazywa się chlorek kobaltu. 2, woda 1 do 6. Jeżeli nie jesteście pewni, to pamiętajcie, skorzystacie sobie zawsze z układu krusowego. Najpierw potrzebujemy odwrotnie, iż czytamy symbole, więc symbol kobaltu. Symbol kobaltu to jest. Duże c i małe o. o jest małe o. Przyzwyczajenie. Duże, znaczy duże c, małe o, kobalt, bo duże c, duże c i duże o to byłby tlenek wapnia. Nie piszcie w ten sposób, znaczy tlenek węgla. CO to jest tlenek węgla 2, czat inaczej. A my tu mamy kobalt, CO. I on jest dwuwartościowy. Chodź tu wracaj, wracaj. Eee, dwuwartościowy. Okay. I ma to być chlorek, czyli Cl, który jest jednowartościowy, czyli widzę, że to jest COCl2. W ten sposób to wygląda. I widzę, że ma to być woda 1,6. Co to znaczy? Że razy 6H2O, bo ta szóstka oznacza, że mamy 6 porcji wody, a ta jedynka oznacza, że tu mamy jedną porcję naszego, naszej soli. Tak, Że na jedną porcję przypada 6 cząsteczek wody, 6 porcji wody. No dobra. A co się dzieje z hydratami, kiedy je ogrzewamy? No bo skoro zawierają sobie wodę, a wiecie dobrze, że woda nie lubi wysokiej temperatury, to czy w ogóle coś się dzieje, czy się nie dzieje nic? I tu znalazłem właśnie na YouTubie taki filmik, który udostępniam Wam i on pokazuje właśnie doświadczenie, w którym jest ogrzewany hydrat, który nazywa się Siarczan 6 Miedzi 2. Tutaj macie, jego, tutaj macie jego elegancko napisaną nazwę i pełen wzór. CUSO 4 razy 5H2 i tu widać na tym materiale wideo, co się dzieje w tej sytuacji, kiedy ogrzewamy hydraty. No, musicie się domyślić, co tak, co tak naprawdę się dzieje. Tu mamy w parowniczce, wysypany właśnie jest tak ładnie niebieski. Zobaczcie, teraz jest mieszany. To jest właśnie sól uwodniona, siarczan 6 miedzi 2. Teraz jest to wszystko podgrzewane, widzimy, jak paluje powietrze. I teraz Zobaczcie, co tutaj się dzieje. On się odbarwia, czyli zobaczcie, pozbywa się wody i tworzy się teraz sól bezwodna. O, to co tutaj widzicie, to jest siarczan 6 miedzi 2 bez wody. Tak wygląda. A wcześniej był uwodniony, ten z tym niebieskim ładnym, pięknym kolorem. To co się dzieje? Co się stanie, kiedy ja dodam tutaj odrobinę wody? Taki właśnie materiał przygotowany. Zobaczcie, o. Znowu znowu dostaje on niebieskiego koloru, tak? Takiego ładnego. Jak myślicie, co się teraz wydarzyło? Skoro wcześniej w wysokiej temperaturze jakby tą wodę Wodę, wody się pozbywałem z tej sieci krystalicznej, czyli tej wody krystalizacyjnej. Ta woda krystalizacyjna ulatniała się gdzieś tam pod wpływem temperatury. A kiedy dodałem wody, to jaka teraz sól powstała? No, oczywiście powstała sól uwodniona. Znowu, gdybym odparował nadmiar wody, to znowu by były niebieskie kryształki. Czyli powstałby, powstałby nam ten siarczan 6,2 woda 1,5. OK, to już wiecie, co robi temperatura z naszymi hydratami. Pozbywamy się wody krystalizacyjnej, a takim najbardziej popularnym hydratem, czyli solą wodnioną, jest właśnie gips. To słowo pewnie wam było wielokrotnie słyszane, w wielu przypadkach się go używa. A nazwa systematyczna, czy tak jaką posługują się chemicy, to siarczan 6 wapnia, woda 1 do 2. Wzór sumaryczny, który widzicie tutaj właśnie o, proszę bardzo, to jest wzór sumaryczny gipsu CASO4 razy 2H2O. I teraz gips jest głównym składnikiem kruchej skały gipsowej występującej w skorupie ziemskiej. Tak jak tutaj widzicie zdjęcie, właśnie gdzie widzimy skałę gipsową, ona już się ładnie kruszy i stąd można sobie ją pobierać i wydobywać. I teraz przerabiam, przerabiamy, wydobywamy i przerabiamy ten gips. I teraz co my możemy z tego gipsu zrobić i jak to robimy? Po pierwsze wydobywamy ten gips i najpierw go ogrzewamy. Tu macie wzór gipsu, a pod wpływem temperatury, widzicie, zachodzi reakcja, którą nazywamy prażeniem gipsu, czy też produkcją gipsu palonego, bo to jest gips zwykły. To, co tutaj Wam zaznaczę na niebiesko, tu, to jest gips zwykły, a z kolei to, co zaznaczę teraz na pomarańczowo, to zobaczcie, to już jest inny wzór i to nazywa się gips palony. On ma inną zawartość wody, bo ten ma e, aż dwie cząsteczki wody, a ten ma e, mniej niż dwie, bo zobaczcie na dwie cząsteczki, czyli w sumie na dwie porcje siarczanu 6, e, wapnia mamy jedną porcję wody, więc ma zdecydowanie mniej wody niż e, zwykły gips. Pod wpływem temperatury to się oczywiście dzieje. No i wydziela się woda, którą tutaj widzimy, że powstaje 3H2. No i teraz do czego służy taki gips palony? Gips palony służy do produkcji zaprawy gipsowej, która między innymi wykorzystywana jest w budownictwie. co się z nią robi? Zobaczcie. Przede wszystkim robi się tak, że ten gips najpierw musimy tutaj prażyć. Na czerwono widzicie, że prażyliśmy gips. W ten sposób otrzymujemy gips palony. To jest taki proszek, który można sobie kupić na przykład w sklepie budowlanym. I potem, jak go kupujemy, to dodajemy do niego wodę. Powstaje zaprawa gipsowa, którą możemy na przykład nanieść sobie na ścianę zatynkować dziurę, którą mamy gdzieś tam po wiertarce czy cokolwiek innego. I po jakimś czasie nam to wszystko ładnie stwardnieje. I powstanie z tego gips znowu, tak? Także tak to wygląda, ten obieg nasze, na naszego wykorzystywania tego naszego gipsu i gipsu palonego. I tu na dole widzicie reakcję twardnienia zaprawy gipsowej, i w wyniku tej, tej reakcji znowu właśnie gips palony, który tu widzicie na pomarańczowo, sobie znowu zaznaczymy. To jest ten gips palony. W tym momencie on przyłącza wodę do siebie i na niebiesko wam pokażę, że znowu powstał. Gips, e, gips zwykły. tak Z gipsu palonego powstał nam gips zwykły. No i teraz uwaga, tak jak wam powiedziałem przed chwilą, wykorzystywany jest na przykład e, w tynkowaniu. I zobaczcie, taki prosty materiał. Jak to się dzieje. Proszę bardzo, taki gips mamy właśnie w workach. O, czekajcie, tutaj jest nakład... O, gips w workach się kupuje. I ten gips w workach wsypuje się, na przykład do wiadra, tak? Na przykład macie murarza, który się zajmuje gipsowaniem ścian, no to wsypujemy go właśnie do wiaderka, dolewa się wody, zobaczcie jak to wygląda, ten cały proces, dolewa się wody do, utrzyma, do otrzymania takiej plastycznej masy, którą łatwo nakładać na ścianę czy cokolwiek innego. Gips możecie również używać, słuchajcie, do produkcji, do produkcji figurek gipsowych, rzeźb itd. itd. Zobaczcie widzicie? Teraz to właśnie wsypywany jest gips palony, gips palony. Pamiętajcie, tu jest gips palony. I teraz zobaczcie, co się teraz dzieje. Ten gips palony miesza się z wodą i powstaje taka plastyczna masa. Właśnie, ta zaprawa tynkowa, tynk gipsowy i teraz co się dzieje? I teraz właśnie narzuca się na ścianę, ona tak ładnie się przykleja. To jest trochę pracy na pewno. No i w tym momencie to się wszystko ładnie, jak macie gładziutkie ściany w pokoju, to te wszystkie cegły są właśnie przykryte takim gipsem, to wszystko ładnie jest po, yy, posmarowane. Wcześniej oczywiście ściana musi być gruntowana. I teraz zobaczcie, o, teraz trwa proces wygładzania ściany. Także, yy, no, to jest jedno z zastosowań, yy, jedno z zastosowań właśnie gipsu, czyli, yy, no, do produkcji tynków gipsowych i do gipsowania ścian. I wtedy gips spalony znowu zmienia się w zwykły gips, bo ten gips spalony twardnieje po zaprawie, po zmieszaniu z wodą i powstaje nam gips, który potem jest dosyć twardym materiałem, który mamy na ścianach. Ale jeszcze inne zastosowanie, słowo gips pewnie się często kojarzy, że ktoś złamał sobie rękę, nogę i mają w gipsie. No i teraz do tego służy się, robi się to w ten sposób. Zobaczcie, to też wam przygotowałem taki materiał, który znalazłem na YouTubie. Tak, zakłada się jakiś bandaż i teraz zobaczcie, są specjalne bandaże nasączone gipsem. O, zobaczcie, zmacza się je wodą, to jest gips spalony. Zmacza się je wodą, czyli po to, żeby one się znowu zmieniły w gips e, po jakimś czasie wysły i żeby były zwykłym gipsem. Gips spalony, zwykły gips. Obkleja się w tym momencie to złamanie, obkłada się to wszystko. I potem jak to wyschnie, czyli odda wodę, no to nam robi się taka ta nasza skorupa, którą znacie do tego, żeby usztywnić właśnie, żeby kości się elegancko zrosły. O, także tak to działa, takimi właśnie bandażami, które już są nasączone gipsem palonym, zwa, tylko się je delikatnie zwilża wodą i już się pięknie tą masę robi i ona sobie ładnie będzie teraz się robiła twarda na złamanych kończynach. Także tak to wygląda. Stąd ten kształt taki macie, i ten biały kolor, bo to jest właśnie gips zwykły na którym się podpisujecie czasami gdzieś tam komuś, jak ktoś ma coś złamanego. Dobra, no to mamy ogarnięte. Cyk, cyk, zatrzymaj się. Dobra, no to podsumowanie. Jakimi związkami chemicznymi są hydraty? Już mówiliśmy, co to są hydraty. Też powiedzieliśmy sobie, że to są sole, które zawierają w sieci krystalicznej wodę, czyli po prostu wodę krystalizacyjną, czyli sole uwodnione, tak to mówimy. Jak poprawnie tworzyć nazwy hydratów i ich wzory sumaryczne? Pamiętajcie, z tym razy H2O, jak sobie poradzić? Co dzieje się z hydratami podczas ogrzewania? Na logikę, że biorąc wodę jest usuwana, czyli tworzy się sól bezwodna. No i co wspólnego ma gips z hydratami? Gips to po prostu jest hydrat, czyli to jest właśnie przykład soli uwodnionej i widzieliście jej zastosowanie. No to było na tyle. Dzięki. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Pamiętaj o subie, dzwoneczku, łapce i tej całej YouTube'owej reszcie. Poleć mnie swoim znajomym. No i do zobaczenia w kolejnej lekcji.